Cześć, Gosia Macias, jestem makijażystką. W poprzednim filmie pokazałam Wam, jak prawidłowo używać Rifa Karat masażera japońskiego. W tym chciałabym Wam pokazać, jak użyć Gold Beauty Bar. Moją modelką jest dzisiaj Natalia Uliasz i na niej to właśnie Wam pokażę, jak zrobić to prawidłowo. To jest właśnie ten masażer, który jest pokryty 24-karatowym złotem. Po co? Mianowicie po to, że podczas masażu uwalniają się jony złota, które nie tylko działają antybakteryjnie, o tym wiele osób wie, ale także wspomagają procesy rewitalizacyjne w skórze, działają na wytwarzanie kolagenu i elastyny. Uruchamia się go w ten sposób, że przekręca się końcówkę tutaj na końcu rękojeści. Masażer zaczyna wibrować, wibruje 6000 razy na minutę. To powoduje, że skóra jest lepiej natleniona, wydrenowana i jej procesy rewitalizacyjne się wspomagają. Tak więc zapraszam Was do tego tutorialu. Tak jak w przypadku Rify, lepiej użyć jej na skórę, która była uprzednio potraktowana pielęgnacją, ale z większym odstępem czasu, czyli na przykład godzinnym. Tak, ten masażer lepiej użyć na skórę, na której użyłyśmy jakiegoś delikatnego serum. Ja akurat używam Marine Hyaluronics The Ordinary, ale może być to tak naprawdę jakikolwiek serum, które uważacie, że jest dobre dla waszej skóry. Musi być po prostu delikatny poślizg, żeby ten masażer lepiej prowadził się na tej skórze. Pamiętajcie o tych przestrzeniach pod okiem, bo ten masażer służy przede wszystkim do tego, aby redukować opuchnięcia, cienie pod oczami, nie tylko zmarszczki. Włączam. I znowu analogicznie. Masuję. Znowu wszystkie ruchy, które wykonujemy, są ruchami podciągającymi i naciągającymi na zewnątrz. Widzicie? Czyli wszystkie drgania prowadzimy od dołu do góry. Tu od kącika ust, za ucho. I lepiej coś takiego robić rano czy wieczorem? Uwaga, lepiej robić to bądź, a nie rano. Żeby... O, mój pomoc teraz zobaczcie. Mianowicie Gold Bara odwracam na krawędzi czodołu, tu gdzie często robi się to opuchnięcie. Najpierw punktami dotykam i zaczynam powoli przyciskać. Uruchamiam tą linię i przepycham w stronę skroni. I tu też. Znowu wszystko do góry. Naciągamy. Lepiej wykonywać to rano, dlatego że twarz jest rozluźniona po nocy. Ma na pewno jakąś bogatszą pielęgnację na sobie. Bardziej opuchnięta. Jest zdecydowanie opuchnięta. Dobra, teraz chciałabym, żeby Natalia użyła na drugiej połowie twarzy masażera, żeby zobaczyła, jak może używać go samodzielnie i prawidłowo. Zapraszam cię. Ja siebie nie widzę, natomiast i słyszę, że jest naprawdę duża różnica, więc muszę się tego nauczyć. I zaczynamy znowu od szyi. Tak. Czyli od dołu. Od dołu do góry. Staraj się najpierw po linii żuchwy do ucha, ten pierwszy ruch, czyli jakby te wody prowadzi. Tu zebrać. Tak, zebrać tam. I kilka razy po tej linii? Tak. Zebrać, zebrać. Za ucho i...
problemu. On jest poniżej. Całe to opuchnięcie jest poniżej. No nie taki. Tak, mały ruch. Wdech i wydech. Dziękuję, że byliście z nami. Obserwujcie kanał The Beauty Runway. Na pewno mnóstwo interesujących rzeczy tam znajdziecie. Także inny tutorial o masażerach. Także zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia.